Zastanawiaj się kiedyś, skąd się tu znalazłeś? Jak doszedłeś do tego momentu? Powiedz: Czy czujesz spokój? Sam ze sobą. A może w twojej głowie upada kolejny zamek z piasku, który zaburzył twoje postrzeganie idealnego świata? To nieistotne. Właśnie wpadłeś na pomysł, żeby wyjść na zewnątrz, zaczerpnąć świeżego powietrza. Jesteś szczęśliwy. Na chwilę. Przypomniałeś sobie o tym, że nic nie znaczysz. W jego oczach. Autorytetu, który wyimaginowałeś sobie, by zapełnić jego realny brak. Stworzyłeś go, bo nie miałeś żadnego innego. I teraz siedzisz i patrzysz się w jeden punkt, jak idiota, meandrując w nieznanym kierunku. Przez parę sekund jesteś zupełnie gdzieś indziej. Twój wzrok jest martwy, jak piksel na uszkodzonym monitorze. Oślepiony i zawładnięty kompletną i bezwzględną obojętnością. Bez sens. To nazywam upadkiem, atawistycznym poczuciem apatii. Można je porównać do zaniedbanej ławki gdzieś w parku ze złamaną deską i obraśniętą bluszczem. Nikt jej oczywiście nie naprawi, bo komu to potrzebne? W zasadzie nikt na to nie patrzy. To trwa moment. Po dłuższym siedzeniu zaczynacie coś uwierać, przeszkadzać. Masz dosyć, wtedy następuje uderzenie. Kontrast Twoich myśli w zderzeniu z rzeczywistością. Twój głęboki żal mnie się z myślą, że tak cholernie chcesz się go pozbyć. Dlatego chwytasz za kartkę i ołówek. Jak dziecko za plastikowy szpadel w piaskownicy i? Uciekasz. Nie widzisz tego, co zżera cię od środka. Chcesz uchwycić moment. Skupiasz się na wybranej scenie, by przedstawić ją w sposób, który zachwyci? Bądź zawiedzie. Wywoła jakiekolwiek uczucie. W końcu na tym polega tworzenie. Przynajmniej tak sądzisz. Mimo, że nie widzisz w tym żadnego celu, trzyma się tego dalej. Błądzisz połamacko jak dziecko we mgle. Może w końcu znajdziesz odpowiedź. Kiedyś ktoś ci powiedział, że nie będziesz się do niczego nadawał. Ale czy musisz? Musisz się do czegoś nadawać. Jesteś tylko dzieckiem. Świat to twój plac zabaw. Pytanie, co ty w nim po sobie pozostawisz. To twoja historia.